Teraz jeszcze zadamy im obrażenia. Kick. A pewnie, że kick. Kick punch, kick punch. I to w plecy, Jesus. Ten rebeliant trafił, ale ci dwaj nasi też trafili. Proszę. I to jeden real leg. No to nieźle. No więc tak, jak się teraz sprawy mają? W kolejnej turze małe zmiany. Tutaj Vulkan, nie wiem co robi, po prostu przebiegł. Phoenix Hawk obrócił się. Shadow Hawk skoczył tu. Nie wiem, chyba walnąć plecy. Natomiast ci tutaj sprytnie, ten się podniósł, co mnie nie zadowala. Natomiast ten tutaj podleciał i zaczyna robić jakieś wygibasy, więc mam nadzieję, że im to skutecznie wyperswadujemy. Ta babka jest w zasadzie unieszkodliwiona, bo nic nie może zrobić, lol. Przepraszam. Pani pobiegnie. Co ty robisz, kobieta? No. I dopiero się obróci. Jest przy tym trudnym celem, więc czemu nie? Warhammer. Ja nie chcę, żeby on się w jakąś walkę, prawda, uwikłał. Wręcz. Bo po co? Więc przeniosę go tutaj. Natomiast Wolverine. Wolverine. Oni. A, tak robicie. Dobra. Okej. Okay. Czemu nie? Oh snap. O Jezu. Oh snap. Oh snap. Teraz to widzę. Teraz to widzę. O, dzień dobry. Siema. Siema, Heniu. Dobry Mudzin z Afryka. Oh, god damn. Okej, Heniu. Weź się porusz tu. I... kurwa. Nie wiem, coś się pierniczy z obracaniem. Tak? No nie tak. Heniu. Tutaj. No nie, do góry dajesz. Teraz się obracasz w tymańkie. I... Też 7. No cóż. A gdybyśmy tak się obrócili, co ty na to, Heniu? W ogóle coś ci się zepsuło z twoim sposobem chodzenia. Muszę ci wydawać jak dziecku. Pięknie. Ale tamci będą na mnie mieli widok, więc ja się jeszcze obrócę tak. Pięknie. Więc nie będą mi mogli w plecy walnąć i to mnie cieszy. Gdzieś się Phoenix Hawk próbował wstać. O, teraz na piątce tylko. A, to tamten. A, i wstał. Okej. Okay. Myślałem, że tamta kobitka. No. Cholera, ja tu przez przypadek jedną rzecz przeoczyłem, że ten koleś miał mi wzgląd na w plecy. I teraz tak się to rozrysowało. Shadow Hawk, łomoce w pułkownika. Ta przewrócona kobitka usiłuje Blackjacka, oczywiście wspierając się tam na ręce i w ogóle jakieś wygibasy robiąc. No nic, no to... No cóż, my się możemy tylko zrewanżować. Prawda. Okej. Co dalej? Pułkownik... Dwa razy PPC. Smacznego. Ten pan. Przybiegłeś. Fabryś, powstań. Powerade, czy coś. Cycuś nawet. Glancuś. Można powiedzieć. Dobra, nie marnujmy ammo. To tyle. I Blackjack z bliska, ale on jest bardzo ciepły. Czy coś mu się stało w ogóle? Czy mu się zepsuły, nie wiem, kicinki czy co? No nie powinien. No dobra. Z takiego bliska no powinieneś cycu trafić, nie? Dobra, jest na 11. Nie grzejmy go bardziej. I tak się sprawy mają. Stinger nie trafia, Phoenix Hawk nie trafia, Shadow Hawk także nie. W zasadzie nikt nie trafia. Griffin też nie trafia, pułkownik w
centralny tors. I to wszystko. Ale lipa, Jezus Maria. Patrzcie Państwo. Jeszcze pięknie faza walki wręcz. Przeprowadźmy ją spokojnie. I jak się to rysuje? Boom! Blackjack, physical attack. Shadowhawk, pięknie, Wolverine. Znaczy on to w nas, to nie pięknie. Natomiast... Okej, na sił stali, tamten nie. Na to liczyłem. Panie, jaki tu się galimatias ten czas. Phoenix Hawk spróbował się podnieść, teraz jest immobile, to znaczy, że się wypieprzył i pilotka straciła przytomność. Mam nadzieję, że nie zginęła, bo chciałbym ją pochwycić jako jeńca. Pułkownik, czy... Jeżeli on tu sobie stanie, to ma ich wszystkich w... O, super, w zasięgu. Nie musimy się dalej podsuwać. Jeszcze ktoś. To małe gówinko, proszę bardzo. Podleciał wulkan. Czy dużo zrobił, to jest kwestia sporna. Ja bym... O, proszę bardzo, to jest... Battletechu nie da się przejść przez teren zajmowany przez wroga, tak? No ale widać, odbić się od niego można. Myśląc logiką gry. Tu się przeniesiemy? Nie bardzo. Okej, okay, ale tu jak staniemy, to będziemy mieli widok gościowi na plery. Mam nadzieję. Okej. Ten niestety nie ma Wolverine jumpjetów. A to wiem, co zrobię. Wycofam go za kulisy. Proszę. Griffin. Griffin niech sobie postoi. Może nawet ją turn i backup. Cofnij się, dziewczyno. Właśnie. Pięknie. Uła! Scorpion Light Tank tries to break free. O, oni się ruszają tam, tylko po prostu się zagrzebali w błocie, widzicie? Dlatego ich w ogóle nie ma. O Boże, piękne. Piękne. Kurwa mać. Movement phase. Shadowhawk. Jejejejejeje. Oba się wywalają. Cudowne, po prostu cudowne. No więc co te kitwasy tutaj robią? Coś się próbują. Tutaj widzę, jest ten vedet i ma napisik stuck. To znaczy ugrzązł. To jest nawet przydatne, bo widzicie, my tutaj walczymy. Zamiast mieć 8 pojazdów, jeden tutaj leży, z tego co wiem, ta Phoenix Hawk wywalona, jest wyłączona z gry, w ogóle. Najlepszy pilot tutaj leży w błocie i jest nieprzytomny w dodatku, bo próbował wstać i mu nie wyszło. Jej. No. Pięknie. Widzicie to? Widzicie to? Muszę czwórkę wyrzucić. Ale będzie. Aja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 j
Mniam. Teraz oni. Wiele nie zrobili, tylko wulkan do nas strzelił. Fire AC. Nie, strzelimy dwa razy z lasera. A bo też nie ma co się grzać, prawda? Ta pani. No, ona sobie obiegnie. Taki mam plan, żeby po prostu w tej rundzie ją troszeczkę odciążyć, zabiec ich z tyłu, nie wiem, może pokosić trochę po pleckach. Bo tutaj ktoś już ma po prostu hitsinki na pewno wycieńczone, jestem pewien. Tego pana. Dzień dobry. A jak się LRM-y rysuje? Na kogo mam największą szansę? Niestety na tego, ale no w końcu raz wyprzęgnę, bo czemu nie? Dobra, to wszystko. Shadowhawk nie trafia. Phoenix Hawk nie trafia. Stinger nie trafia. Warhammer za to jak najbardziej.
Left arm nie ma. Center torso też, no jeszcze jest. Ciutkę. Więc Vulcan też, Blackjack nie trafia, nikt kurwa nie trafia, no come on. I teraz znowu nasza pora. Stinger wykonał dość ciekawy manewr, żeby nas okrążyć. Chce czepić się do dupy Blackjackowi, ale ja mu nie pozwolę. Warhammer niech zostanie, zmaksymalizuje swoje szanse na trafienie. Griffin też. Natomiast pani w Wolverine. Dzień dobry. Jak tam? Wejdzie sobie na górkę i już ma w celu. No. Oh shit. Czekajcie. Dzień dobry. Patrzcie, junaków. Ci walą w naszego prezesa. Ten nie wiem, co robi. Czy cokolwiek wali, czy coś usiłuje, no ale na dobre mu to nie wyjdzie na pewno. Ten pan jest taki na dotarcie. No, trójki nie wyrzucić na 2D6. Nie wierzę. Jaś wierzę. Dobra, ER. PPC. Shit. W sumie. Z tego. Za amunicji. ER, Light Laser. God damn it. Najpierw mediumy. Cokolwiek innego to się zobaczy. W sumie. Jesteśmy oszczędni. No dobra, już żeśmy przekopytkowali sobie, jeżeli chodzi o ciepło. I ten pan. Fazy cieplne. Medium laser. Jeszcze raz. No i starczy. Więc tak się sprawy mają. Shadowhawk trafił. Raz. Wow. Phoenix Hawk trafił Warhammera lewą nogę. Ojej, mam jeszcze tylko 25 armora. O, pułkownik zebrał obrażenia prosto w głowę, laser. No, to może być niebezpieczne. Warhammer natomiast odwdzięcza się. Left arm został jeden punkt. Snap! Prosto w łeb, zostaje jeden punkt struktury. Critical on head. Rebecca Ramsundar, czy jak tam je, takes one damage. Potrzebuje wyrzucić 10, żeby pozostać świadoma, tak? Bo unconsciousness jest coś takiego. I. No i udało się. Natomiast podcięliśmy jej jumpjety. Czyli się z tego, mam nadzieję, nie wywinie. Ale z drugiej strony, jakby się nie zastanowić, o to jest ciekawe. What? Shadowhawk przewraca się? I przestaje nadawać. Wyśmienicie. Jakby się nie zastanowić, to jest całkiem ciekawa sprawa, bo tyle jest Phoenix Hawków, a tam mamy jednego uszkodzonego. Gdyby się udało z nich wymontować aktuatory, to już bym mógł go naprawić i być może rozbierzemy je na części. Przynajmniej, żeby mieć zapas dla naszego centralnego Phoenix Hawka. Dobra, teraz nasza pora, żeby walnąć gościa. Tu. Kopniak. Physical punch, okej. Okay. Udało się. 10. runda. No i czekamy. Co teraz bot zrobi? O! Tu się przysunął. Skubaniec. Który to jest Phoenix Hawk? Teraz tutaj przyszedł. No teraz jak już jest ich mniej i są bardziej wyłączeni, to już nie muszę robić takich przerw między ich ruchami, ale po prostu przecinam to, bo ostatnim razem jak czekałem na ruchy bota, no to jednak to jest w Javie. I dla was, dla nieświadomych, to jest tak, że sposób, w jaki bot jest tutaj
zrobiony, to jest zestaw algorytmów, który jest cały czas testowany, tak? Znaczy, jeżeli na przykład jest, o, taka postać, taki blackjack by sobie był kontrolowany przez bota. Tak na dobrą sprawę, bot przeprowadza, przesuwa blackjacka tutaj i robi testy na każdą z kratek możliwą i sprawdza po prostu, porównuje wartości względem tabelek. Potem przesuwa postać tutaj i porównuje wszystkie inne, prawda, czynności względem tabelek i tak dalej, i tak dalej. Przeprowadza taką grupę kalkulacji, więc im ich jest więcej, tym oczywiście dłużej to robi, bo robi to w zestawieniu też o potencjalne ruchy innych i tak dalej. I dopiero uzbierawszy jakąś tam, powiedzmy, dobrą liczbę, to wtedy mu się włącza, że okej, to możemy działać. A ja się może posunę tu, bo tutaj widać tych nic po nim. Ten koleś jest, nie wiem czy niemobilny, dlatego że mu się, prawda, zaciemniło przed oczami, czy co? No ale, dobra, pobiegnę sobie tu. A jak? Gryfinka. Backup. Backwards, elevation. Torrential downpour, no nie. Ale na szczęście mamy jumpjety, więc pal to licho. LOL. Nope. I turn w tę stronę. Ponieważ jesteśmy dystansowcem, to się nie musimy martwić. Backup 1 i turn w tę mańkę, panie pułkowniku. Wolodyjowski. Ok. Movement phase. Upada, ten upada. Jeszcze się mu zaćmiło. Myło. Ok. Nad tymi gnojami się nie będziemy mścić, bo tutaj jest jeszcze ktoś do dobicia. Przecież czeka, nie? Co my tak niegrzecznie. Phoenix Hawk. No, rozprawmy się z nimi nareszcie. Medium Laser, czy... Tak, Medium Laser, to proszę. Dziękuję. Jak tam? Co tam? Co tam? Hipopotam? Ale ser. Jezu. Tutaj na C. Krótki zasięg. Nie, to bierzemy z lasera. AC2 to są, tak jak mówię, broń snajperska do tak zwanego harassmentu na dalekie dystanse, czyli bycia upierdliwym po prostu. Taka, to jest broń dla teściowych, dosłownie, można powiedzieć. Okay. Dlatego mamy dosyć dobry widok, LRM-ów nie marnujemy. O, i kogo można, że tak powiem, pozbawić tuszy? No więc tego Phoenix Hawka. Dokończmy go po prostu, bo już mnie wkurza. Dobranoc. Okej. Okay. Phoenix Hawk nie trafia, Vulcan nie trafia. Kolejny trafił Warhammera raz. Wolverine też nie trafia. No niestety moi też, ci słabsi, nie mają tak dobrego cela, więc będą troszkę podłać. Ale i o, Griffin! Brawo! Brawo! Musi wyrzucić 10, wyrzuciła 11, więc nie ma nawet glancing hit. O, right arm. Poszedł laser. Pięknie. No i PPC w center torso. Upadł. Na ryj. Nie, na lewy tors. Prawie. Szkoda, że nie na ryj, bo to jest coś. Na ryj, tak jest. Na ryjówka. No więc... Panowie, ruszaj ta się. Tamten jest nieruchawy. Free hits? Zabiłem pilota? Pilot. A nie. Free hits? A dlaczego KO? No nie wiem. Okej. Nie. Tutaj, poproszę. A ja. Tu się poruszmy. Oj, ten Phoenix Hawk będzie miał bardzo zły dzień. Bardzo zły. Ojej, jaki zły.
Dammit! Pięknie. Oni niech się męczą nad tym Warhammerem, co mu zrobią. Skorpion się wygrzebał. Nie spodziewałem się tego rozwiązania. To jest zaskoczenie. Wiosny ludów. Specialist. Torrential dopór. Minimum range. What? A, no tak. Bo to jest z inhibitorami. Right. True story, więc no przeciwko szóstce. Dupa. Ale, żeby się ostudzić, to tym razem jeszcze wyszyjemy z... medium laserów. A jak? W kogo największe szanse? Oczywiście w tych niemrawców, którzy... I są zdziesiątkowani, powiedzmy sobie. Natomiast... no cóż. Poczęstujemy ich laserami. Poszarpiemy. Mam nadzieję, że nam nie uszkodzili jakiegoś aktuatora czy coś, bo to znowu będzie pieprzenia się z mnóstwo z tym. Jezu. ERPPC. Strzelaj, kobieto. Strzelaj, dziecino. Jesteś wspaniała, więc uda ci się na pewno. LRM-y możemy wreszcie w kogoś władować. Jeee! Patrz i kwicz. Chociaż jest, no, zepsuty, no ale... Strzelimy se raz, żeby było, że zaliczyła se hita. Twist. Oczywiście, że w tę mańkę. I kogo na cel? Dzień dobry. O, wreszcie AC2 się posypią. I to wszystko. Więc tak, Phoenix Hockey. Wulkan, nic. O, Scorpion Light Tank. Strzelił za piątkę. To jest nowość. Zdecydowana. Warhammer. Jaką sekcję? Right arm zniszczył. I center torso zaskrobał. Laserem, fajnie. Okej. Wolverine, nic. Griffin. No. Czemu nie? Może być. No i to tyle. Czy mamy jeszcze jakieś... A, tak, możemy... Pyk! A masz, dziadu. A masz plaskacia w mordkę. Masz jabłka prosta. Jezu. Teraz to przyspiesza. Zrobię reset, bo już się 9 minut. Okej. Ale nagrywajemy. Riba. O, teraz się znowu, czyżby liczyli, ile się będą ruszać? Nie. A my co? A my gnamy! Gdzie, panie? No tutaj nie zeskoczę z takiego wielkiego klifu, bo by mnie zepsuło. Aczkolwiek, raz, dwa, trzy, cztery. Tu, poproszę. Mnie wylądować tutaj, a jak? Proszę, ino szybko, ino za ten teraz, natychmiast. Nasze z inhibitorami ma 3 minimum, raz, dwa, trzy. Czyli stoję dobrze, nie muszę się zbliżać. Psz, mnie to odpowiada. Mnie to, ty to, a jak? To jest specjalnie brawler tak zwany, więc Wolverine rozmak. A jak? Kto znowu próbował się chyba ten nieprzytomny z tym. Ojej, gdzie jestem? Mam wstany, ojej! I upadł. Chryste. I znowu nieprzytomność, jak powodzi. Powodzi po prostu, panie, powodzi tak się nie robi. Czy AC2 go sięgną? Owszem, aczkolwiek oni się odwracają w kierunku swoich kamratów, to mnie niepokoi. Spoglądamy im prosto w oczy.
i mówimy: dość tego. Nie będziecie psuć nam, prawda, opinii o Matce Świętej, nie wiem. Right arm, left. Okej. Jakiś tam pstryk. Pułkownik. Po trójtalu, okej, okay, dobra. Sprawdźmy, jak wyglądają ich systemy. Po żądalu, po szóstalu. O, ten się ma nieźle. Ale ma gówienne uzbrojenie i to arcy. Z tego też niewiele zostało. Wsiadamy w naszego Wacława. No i moim zdaniem powinniśmy dokończyć tego chlebaka tutaj. Ale ten też mnie wkurza, no. Nie, to... nie ten. Dobranoc. Płynę noc. O, kuchnia blada. O, to jest dobry cel. Jest bardzo, bardzo dobry cel. A jak? Nie, już. Nie będziemy, kurwa, jakiś... Przepraszam bardzo, ale... jakiś komar właśnie tutaj nadleciał. Nie chcę, żeby mnie to gryzło po nocy, bo nie lubię ich. Bardzo nawet. No wreszcie jakiś ludzki ten... ludzkie szanse trafienia tymi LRM-ami. Dziękuję. Więc tak, Phoenix Hawk, nic. Skorpion rebeliancki, nic. Wulkan, nic się było. Ale w Warhammera trafił, oj, za dwa. Daj pan spokój. Idź pan, uj. Blackjack, nic. Warhammer, Co mu zepsułeś? Lewy tors, nie ma. Lewa noga. Jeszcze jest. Wolverine! Pięknie. O Jezu. Wybuchła mu amunicja. Tak, proszę pani. Proszę pani. Pięknie. I teraz jak on eksploduje, to jego kumplowie też dostają w mordkę. Proszę bardzo, jeden dostał. 3 dema, drugi 3 dema. Eksplozja była pyszna. Tak jest. I Griffin też coś tam zrobił nawet. W zasadzie czemu nie? Zobaczmy, jak się sprawa rysuje. Czy ktoś tam się w ogóle cały czas próbuje powstać, czy coś? Ja nie wiem. Ten się przewrócił. Ale mi się... chyba się przestraszyli, bo... nawet bardzo. O Jezu! Wszyscy umierają! Nie! No dobra, kochana. Ty się, moja haponeczko... przepraszam. Tu przesuń, będziesz miała piękny widok. Jak na Matkę Świętą. Ty się tu przesuń. O, tamta kobita próbowała wstać i się zepsuła przez przypadek. Niestety, tak to już jest z kobietami. Wstają i się psują. Ja nie wiem, jak to jest. A ten pan... więc myślisz, że jesteś sprytny, bo masz jump jety, więc... pozwól, że ci coś pokażę. Shit. Szkoda, bo myślałem, że uda nam się pochwycić tą pilotkę, bo gdyż tak też właśnie znalazłem fajne zasady rozszerzone w tej najnowszej edycji Against the Bot, gdzie tak też i owak jest fajnie napisane, że można ich też zrekrutować, tych ludzi, tych więźniów i w ogóle.
jeżeli nam by się na przykład trafiła jakaś elitarka albo coś, no na przykład trzy gunnery, to już jest coś, to już jest fajna rzecz. To bym ją sobie zatrzymał, podszkolił ją w pilotażu, kupił jej kapcie może, nie wiem, na kręgielnie nowe albo coś w tym stylu. Żeby tam miała, nie wiem, na zimę jakieś ciepłe papucie, no bo przecież na statku na przykład zrzutowym, którego jeszcze nie mamy, ale planuję, że będziemy mieli, no to przecież zimna posadzka ciągle, nie wiem, w nogi nie grzeje, czy chłodno, nie? Komu pizgnąć tutaj? O, tutaj coś leży. Jakiś Phoenix Hulk chyba. Chyba mu szczelę. Szczeliłem. O Jezu. Medium laser. Jeszcze jeden medium laser. Kopnę go w piszczel. Co oni robią? Nic. Warhammer. Pięknie. Pięknie. Coś zepsułeś znowuż. Right arm. Nie ma right arm. Nope. Kopnąć go. Potrzebuję siódemki. Punch. Potrzebuję dwóch jedenastek. Trip. Potrzebuję ósemki. Push. Tyś ósemki. No to kick. No i się nie udało. Fuck. Błoto, panie, błoto. Po prostu błoto. Tyle błota w całym mieście. Jezus Maria. I w ogóle. O, gdzie poszedł? Tutaj poszedł. I to był twój, chłopie, ostatni błąd w życiu. Coś mi się tak wydaje. A coś ty zgłupiał? Dlaczego żeś tu poleciał? Czy nie wiem, tam miałeś kumpli na przykład, czy coś. Ale tu żeś poleciał, głąby jeden. My to oczywiście skrupulatnie i bezwzględnie wykorzystujemy. Czy tam to jest ERPPC, więc nie ma kary, więc pewnie pięknie sobie mu pizgnie. Owszem, dziękuję bardzo. Zostań tu, skarbie. Gabriel. Chodź tu, Gabi. Tu są schabi. A jak? A ty, Wojtek, chodź sobie tutaj. Poszczelasz się szczołgami. Żeby nie było. Dzień dobry. Ja mam dziwne wrażenie, że pan by chciał w plecki na przykład. Masażyk. Nie? Ale lipa, Chryste, panie. Cały w śmietanie. No i LRM-y tam możemy tam dziabnąć troszeczkę. Large laser. Nie. Chociaż... Co innego zostaje? Dobra. Palto licho. No o, i small laser. Niech będzie. Ty, chłopie. Otóż tutaj jest sprawa, żeby się rozprawić z tym czołgunem, bo już mnie zaczyna wkurzać. Ile im zaczęło, patrzcie, byli tu. Jest 12 czy 13 runda, po tym błocku są już tu. Holy fuck. Brawo, naprawdę. No, jestem dumien. Dumien w... nawet, żebym powiedział... brzydkie słowa, fe. Nie wolno. Strzelać, proszę. Bardzo. Phoenix Hawk. Nic. Vedet. Prawie jak bidet. Też nic. Griffin. O, nie trafił. Wolverine nie trafił. Skorpion trafił. Right leg. Już nam trochę nadgryza. Niedobrze. I Blackjack. O, jep. Zepsuliśmy im ten motywny system. Fajnie. Na froncie już nie mają nic. Część motyw system, w frontową strukturę. Oh shit, sensor hit. Pięknie. I medium ten, nic. A temu z kolei w wieżę z PPC. Słodko. Jeszcze coś ci zostało? No to masz, kopniaka w mordę. O, i się zepsuł. Pięknie. Kopnęliśmy go w twarz z pół obrotu, jaki Chuck Norris, po prostu, no
Tak, pułkownik podszedł, stanął na górce, patrzy niżej, jest jakiś schab. Ej, ty, wyskakuj z komory, bo ci kopnę. No i nie miał komory, więc nie żyje. Niestety. Tak to jest. 15. runda. Chcemy chociażby te gnojki. On tutaj ucieka. O ty dziadu. Się zastanawiam. Wiecie co? W tę mańkę i backup. Dlaczego? Bo. Shit. Dobra, jestem dobrej nadziei. Fuck. Fuck this crap. Ok. I. Zejdź mnie tu. Styknie. Przynajmniej tutaj mamy osłonę terenu. Griffin, dasz sobie radę? Błagam, powiedz, dasz radę. Nie dasz rady, pani. Blakuś, dżakuś. Co tam, Zbyszek? Zbyszek, legenda RPG-ów po prostu. Nie wiem. To jest człowiek z innej planety, w ogóle innego świata, takiego jakby Marsa czy coś. Nie wiem, czy w ogóle na Marsie chleb mają, na przykład razowy. U mnie mają razowy chleb, więc na Marsie też powinni mieć. No bo czemu nie w sumie? Taką miałem kiedyś teorię, bo rozmawiałem z gościem o tym, dlaczego na przykład w wszystkich SF, na przykład takich Gwiezdne Wrota czy coś, to mają wszędzie te same rośliny, nie? Zauważyliście to pewnie. No i on argumentował tak, że no przecież ewolucja by tak poprowadziła, że powinno być inaczej. No ja z kolei, o nie ma sekcji rear torso, rear right torso, nie ma. Co mu zepsuło? O, Skorpion tank się. Fajnie. Genialnie. I like. No i tak argumentowaliśmy tak pół godziny sobie. Ten jełop, co on robi? Dobra, zostawię go wam. Bawcie się, dzieciaczki. A się zajmę tym panem. Hello. Hej. Are you stupid or something? Zaparkujmy tutaj Zbyszka. Dlaczego on się tak dziwnie... Nie wiem. I to zostań. No, w każdym razie argumentacja była taka, że wszędzie są te same krzaki, no bo wiadomo, no, filmy są kręcone po prostu w studio gdzieś tam w Kanadzie, a nie cały czas budowane nowe sety. Ale tak coś mi przyświecało, że skoro jest taka stara zasada, która mówi, że skoro coś się raz zdarzyło, to prawdopodobnie zdarzy się po raz drugi raz. Oraz brzytwa Okama znaczy w tym. Ojej. W przyrodzie jest zwana tak, że mam na to wyjebane. Robię najprostsze. Przyroda ma to do siebie, że robi wszystko to na chama, co jest najprostsze. No i w ten sposób jakoś się jej tam udaje, nie? Wspaniale. Znowu się ten zaciął. Dobra, czekamy, aż się upłyni. No więc skoro... przyroda sobie uznała, że taki kształt drzew i tak dalej jest, tak ewolucja po prostu postąpiła i zauważymy, że od paproci i innych pierdół, dlaczego tak wyglądają wszystkie rośliny, bo są najbardziej efektywne, że tak powiem. I no, dobra, więc ja tutaj zastopuję, poczekam, aż się wgra ten jełop. No dobra, więc jak się spodziewałem, po prostu ten po pół godziny doszedł do wniosku, że zaatakuje Blackjacka. Się namyślił. Co my tu mamy? No to nie ma go po prostu, panie.
Jutro będziesz, dziś cię nie ma, nie wiem. BBC w sumie. Smacznego. Ja też panu tutaj przyszedłem wyprzęgnąć, to tak siarczyście. A w sumie prawie Alpha Strike. No bo czemu nie? Z tego gościa wiele nie zostanie pod koniec. Nie wiem, czy będzie co zbierać w ogóle. Nie mam nadzieję, że tak. Warhammer. No. Tamten strzelił i chybił. Blackjack. No. Wow. Phoenix Hawk. Destroyed by damage. Dobrze, że by damage. No bo, panie. Co by to mogło być jeszcze? No więc nasza chyba ostatnia runda. Nie wiem, czy nie wymusić po prostu, żeby zakończyć, bo on jest... Ma zablokowaną wieżyczkę, więc mam na niego... Locked to właśnie znaczy, że bodaj wieżyczka jest zablokowana, więc już mi nic nie powinien zrobić. W sumie to jest pozamiatane. Możemy sprawdzić, jak tutaj z tymi pacjentami tam na górze. Dzień dobry. Państwo jeszcze czynni, czy nie? Ty się, dziewczyno, obróć ciutkę, żeby ci było wygodnie. A jakże? Czy możemy wybrać... A tak, front, no ba. Chociaż z drugiej strony, jak ten Lebiega ma sprawę z pancerzem? Armor. Left side nie ma. No to left side, panie. Left. Okej, okay, jeszcze siebie, znaczy. Left side, left. Kurde, bele, no. Nie może się ruszać. No to po nim. To przykro mi. Bardzo nawet. Bardzo mnie psiekła. Nope. Rear, front, turret. Jak mam tutaj walnąć go we front, nie mam zielonego pojęcia, ale jakoś widać. Chyba tak. Twist. Dzień dobry. W sumie spróbujmy. Nie mogę rypnąć mu w ryja. Szkoda. A też nie chcę zbytnio, bo. Nie chcę go uszkodzić. O, nie ma. O, panie. Panie, cały w śmietanie. Okej. Okay. W sumie tak, jesteście zdruzgotani. Został tylko jeden pilot, który tutaj sobie biega. Może gdzieś jest drugi, może jakiś nieprzytomny. Więc robimy tak. Już możemy skończyć. Zniszczyliśmy wymagano victory i Rebel Army is defeated. Yup. That's it. Wspaniale. Save all the units, oczywiście. Dziękuję bardzo. Zatem tak. Did your side control the battlefield? Of course. Wszyscy wrócili, jasne. To są osoby, które mamy jako... Prisoners. Patrzcie, mnie ta Karina interesuje. Czy ktoś widzi Karinę? Karina? No nie mówcie, że zumarła, no. Chyba jednak tak. Szkoda. No możemy wziąć wszystko, dziękuję. Nie. O, snap. I idzie na sprzedaż. Gabriel. Sun. Nasir. Gabriel. Kapral. Koma. Mandar. W sumie jeszcze jednego mu damy. To, co zniszczył, to jest nieważne.
Karina. Karina. Pułkownikowi nie, tylko niech sobie ona podchapie tam sobie ciutkę. Super. Disconnected. Yup, I know. Cool story. Huh. No więc... Sprawdźmy nasze łupy. I od razu możemy, bo widzicie, troszeczkę nam tutaj brakuje pieniądzów, bo jak, tak jak mówię, już się trochę wypstrykałem. Nie. Nasze mechy są nadszarpnięte. Sprzedajmy najpierw buble, bo tak, Shadowhawk. Nigga, please. Dwa melony. Pięknie. Phoenix Hawk. Nie wiem, może tego, co jest najlepiej zachowane, to go rozbebeszę. Zależy mi na aktuatorach przede wszystkim. Dobra, z tego to nic nie zostało. Jezu. Kadłubek w zasadzie. 600 kafli. Zupcio. Ten Phoenix Hawk. Czy ty? Ten widzę, że ma więcej struktury wewnętrznej, więc ma więcej aktuatorów niż ten. Ten nie ma głowy przede wszystkim, więc no można powiedzieć, że stracił głowę. Dla pieniędzy pewno. O, Scorpion Light Tank. Wiecie co? Jak sobie mogę zatrzymać? Tak mi się wydaje. To jest w tranzycie. Żeby po prostu było na przykład dla piechoty, tak? Czy on ma ładowność jakąś? Only beam Mac Club Squad. Nie. To nie jest, żeby... To są ci, którzy tam... Battle Armor, którzy mogą jeździć na pancerzu. Magnetycznie przypięci. Więc to jednak nie. Chociaż może naszej lance wehikułów kiedyś w przyszłości możemy taką zrobić. Nie, może zachowam gnoja. Stinger. To jest lajciak. Ej, ale on się całkiem nieźle trzyma. W zasadzie tylko potrzebuje pancerza, żeby mu jebnąć. I ma medium lasery. Wiecie co? A, to gówno sprzedam. Ale Stingera zachowam. Bo będzie... mamy przecież jednego Locusta, który jest... póki nie zostanie naprawiony, to jest z dupy. Ten konkretnie. Więc tak, Assign Tech. Kogo mu możemy przydzielić? To tutaj ma mało godzin. Grzegorz. Grzesiu. Jak tam? Podałaś? Podałam. Siefie. Haha. Ty pierdoło. Dobra. Private Sudahiro Masamoto. Czy coś. Okej. Assign. To jest Rebecca? Czy to jest facet? What? Something's fucked up. What the f... Come on. No, najpierw... Nie podoba mi się, że to graficznie przestaje opcjonować, ponieważ ja lubię patrzeć na mordy. To znaczy, jak wiem, że... wiem, what the fuck, nie? To jest facet i ma na imię Rebecca. Jest w dodatku okropnym pilotem. To też jest facet. Ma na imię Dana. Nie podoba mi się to. Green driver. Oh, snap, come on. Sznuki. Prisoner, yeah. No, odkujemy się na nich. Spieniężymy ich dokumentnie. Dobra. Assign to us pilot of Stinger, please. Yep.
I teraz tak. Ty jesteś w Lance Striker. Ad unit. Widzisz? I masz teraz tę kobyłkę, żebyś sobie mógł pojeździć jakąś. Spider. Co to jest? Co? What? A, no tak. Tamten Spider, jasne. Shit, nie mamy amu? Goddammit, znowu trzeba zamawiać coś, jakieś gówno. Zamówmy. I tak mamy 7 melonów, więc nieźle. Repair. Standard Warmor. Please. Thank you very much. And you? Nope. To są ostatni nasi technicy, bo reszta prowadzi niezły salvage operation. Ale oni są niestety strasznymi łopami. Lambada Gomez ostatnio sobie podkształcił się, że tak powiem. Zdobył jeden punkt umiejętności. Wiem, niesamowite, nie? Phoenix Hawk. On ma nadal dziurę. Tutaj czekamy na dostawę części. Locust. No, jest zepsuty. W chuj. Nawet. Na Warhammerze nareszcie to tylko wymieniamy pancerz w sumie. Co mi się całkiem podoba, bo no, come on. No nie zjeb, proszę, no nie zjeb, no. No weź, nie zjeb. Człowieku, brawo, nie zjebałeś. Dostaniesz ciastko. Lambada. No jak można mieć na imię Lambada Gomez? Chociaż z drugiej strony, jak facet ma na imię Rebeka albo Dana, to się nie dziwię. Fuck! No Gomez, no. Co ty robisz? Znowu nie udało się. Udało się, pięknie. Czy to jest... A nie, ten idzie na salvage. Okej. Reload, owszem, proszę. Standard ammo. Tak jest. No, teraz ci się udaje. Wspaniale. Widzisz, jak chcesz, to umiesz. Warhammer. Locust. Tego nie naprawisz, panie. Blackjack. Co to? Oni wymagają tylko wymienianej amunicji, której akurat nie mamy pod dostatkiem. C. No i koniec tego dobrego. Więc my teraz robimy tak. Wreszcie... Jakie unmaintained? Co ty gadasz? A, ten Phoenix Hop. No oczywiście, że nie. A na cholerę. Marauder. On jest w tranzycie. Czy możemy już mu kogoś przepisać? Nie. No więc o co chodzi? Katapult? Oczywiście, że nie, bo ja go rozbieram na części. Więc fuck off. Zobaczmy, czy się udało. Fail to hit. Snap. Okej. Okay. Rebeka. Facet imieniem Rebeka za to bardzo dobrze mu poszło. Pięknie. Okej. Okay. Tak, czy... Dobra, rozebraliśmy wreszcie tego gnoja na części. Już nie ma... no. Nie ma katapulta. Po prostu, panie, na polu mozbyt poszedł. Cały. I nasi technicy są znowu wolni. Będą starać się na uzupełnić pancerz. Błagam. Suljo. Kurwa, no. Człowieku. No, to jest pancerz, panie. No, płyta, no. Dokręć tylko. Nie wiem, na taśmę klejącą spluń jakoś, coś. Nie wiem, no. Okej. Okay. Co jeszcze mamy? A, właśnie. Części. Spójrzmy, co jest uszkodzone. Tu jest heatsink jeden uszkodzony. Nakażmy, żeby jakaś bardziej wprawna osoba się tym zajęła. Na przykład ten pan. Czy w ogóle przyszły jakieś części? Nie. Fuck. Nie. W ogóle dlaczego? GM mode można już wyłączyć. Cell repair. Double time. W 360 minut sobie regular poradzi. Więc Grzesiu, ty napraw.
Dobry jesteś chłopak. Tak, wspaniale. No. No więc tak jest. Na resztę czekamy. Aż tam, no, będzie dobrze. Tego Phoenix Hawka możemy dać na Salvage. I panie go rozmontować. Szczególnie aktuatory mnie interesują, bo brakuje dużo, dużo aktuatorów. Bardzo dużo aktuatorów. Bardzo lubię aktuatory, są smaczne. Tak właśnie. Nie pozwólcie, żeby wam ktokolwiek mówił, że jest inaczej. Smaczne i zdrowe są aktuatory od mechów. Hand Actuator, pyszne. Jep. I akurat w kategorii Upper Leg Actuator, to jest to, czego potrzebujemy, więc Salvage Upper Arm, Upper Arm. To nie mówcie, że nie ma, no. Salvage Jump Jet, Medium Mech Leg. Arm, Right Arm, Right Arm, Right Arm. Salvage Upper Arm Actuator, jest! I Replace. Tak jest, Phoenix Hawk naprawiony. Wreszcie. Więc resztę możemy z niego wybebeszyć też. Są Jump Jety, bardzo fajna rzecz. Się przydadzą. Aktuatory oczywiście zawsze. No bo czemu nie? Cockpitu na razie nie będziemy salvage'ować. Life Support. Fusion Engine, o, to nas interesuje. Machine Gun Ammo Bin. Yeah! Okej, Standard Armor. Zdejmujemy, panie. Nie ma potrzeby, już ci nie pomoże. Chociaż wiecie co, w zasadzie mamy to, co mnie interesowało. Wyjmijmy z niego to, co się najczęściej psuje. Amunicja oczywiście. Nie, to się nie to, że się psuje, ale jest potrzebna. To nam zaoszczędza pieniędzy i dostawy. Medium Laser, Salvage Machine Gun. W sumie czemu nie? Jakby coś się zepsuło. O Boże, te jełopy dwa zostały. No, dobra, Lambada Gomez, co by cała nadzieja? Wymontuj to. Pięknie! Wymontowałeś CKM. Staniesz Jezusem w najnowszej szopce, jak będziemy robić. Zresztą wyglądasz trochę tak męsko, mięsno. Wiecie co? Dobra, mamy z niego, co potrzebowałem. Pal to licho. Niech się ktoś inny tym gównem zajmuje. Ja go nie chcę. Okej, więc teraz tak. Ja wam pokażę, bo zaraz będzie... Jest czwartek. Więc pokażę wam... jak działają lance oraz ich rozlokowanie. Shield Lance. Czy mamy jakieś problemy z lancą tarcza? Nie? To wspaniale. Więc zostawimy tak jak jest, tylko Command Lance weźmiemy w Unassigned. Nie chcemy, żeby tego tygodnia się psuła. Może ją też do treningu. Tak, do treningu ją przydzielimy. Po tygodniu treningu, czy tam iluś, wedle musiałbym spojrzeć zasady, nie wiem, czy to się automatycznie będzie robić, czy coś, ale mamy po prostu ludzi uszkodzonych, więc nie chcemy ich forsować. Po tygodniu treningu jest szansa na to, że postacie trenujące z jakimś oficerem dostaną pieniądze, znaczy expa, pieniądze, fajnie by było. Okej, a my postarajmy się sprzedać tych kloców. To jest niestety coś, co muszę właśnie zrobić w GM modzie. Już wam pokażę zasady. ATB 2.30. I tu jest... Ja w ogóle odliczyłem sobie pieniędzy, bo dodawałem według starych zasad chyba 50 kafli za pilota. A tutaj w najnowszych zasadach na przykład fajnie wprowadzili, że jest campaign testu. O, za każdy poziom proponują inną wartość, więc ten koleś jest zielony i jest koleś zielony, więc dwóch usuwamy.
Remove person. Oczywiście, a na cholerę mi on. I ten, remove person. Dobranoc. Finances, advance i to się nazywa prisoner ransom. Za zielonych dwóch będzie 10 kafli łącznie, czyli 20 kafli. Dziękuję. Smacznego. Dalej. Usuwamy dalej. Jej. Ten koleś jest regularem, więc pójdź za 25 kafli. Podoba mi się to. O jak. Dobranoc. I tu jest weteran, ale gunner, to on jest z pojazdu, więc on jest po innej pieniądzu. Okej, 25 kafli prisoner ransom, co skopiuję, bo to jeszcze kilka razy będziemy robić. Za weterana 25 kuminiosz. Okej. I to będzie za, już mówię, za tego pana, można go usunąć. Do widzenia. I green vehicle driver, ultra green, to tylko tego. Tamci Aztercy to są ci, których mieliśmy jakoś tak w ramach nagrody. Nie wiem po co. Remove person. Dziękuję. Green 5 kafli. Dobra. Ale bida. Jakiegoś wanie żeśmy wyciągnęli z tego czołgu i to. Panie, co jest? No co jest? No. Okej. Okay. Teraz pokażę wam, jak program sam tworzy kolejne scenariusze. Mamy Lance Shield. Przeznaczoną jako defend i dwie lance na trening. Więc ich nie ruszamy. Really want to advance the day. Yup, like a fucking guest. Has successfully healed one thing. Coś tamtego. Co my tu mamy do nadrobienia? Upper arm actuator. Ale to jest niestety nie z tej kategorii wagowej. Kurde. Trzy są w tranzycie. No kiedy przylecą? Cholera wie, szczerze mówiąc. O, tu się nie udało naprawić, no to Wojuita dalej, czy coś, nie wiem. Export, nie, sell, repair mode. Extra time, holy shit. Jest extra time, tyle. Heatsink, panie. Dobra, naprawię chociaż heatsink, super. Sobota. Not enough time, ok. Teraz uwaga, niedziela. No! Kurwa. Ok. No to ty to zrób, nie wiem, chłopie, no daj radę, no. Ósemki potrzebujesz. I uwaga, może nawet tutaj się przeniosę i patrzcie. Sru! Poniedziałek. Nic nie wypadło. A to dobrze, to znaczy, że będziemy mieli więcej czasu. Przy kolejnym tygodniu też zatrzymam, żebyście zobaczyli, czy może właśnie wylosuję. A póki co zrobimy sobie mały. Naprawdę? Znowu nic? O jest. Fuck. Fuckity fuck fuck. Crippled, inoperable. Kiedy przyjadą części zamienne? Niedługo jakoś. Ok, Fusion Engine. O, Fusion Engine arrived. O, aktuatory przyjechały. Jej! Chyba nie te. snap. Mhm. Chyba do tego przyjechały. Ręka! Mamy rękę! Jej! Patrz pan. Możemy naprawiać lokusta. Wreszcie. Fuck.
Wymiana ręki. Miliard godzin. Super. Heatsink. Tak, to jest na syrach, więc jest zepsuta. Super. Foot actuator. Wszędzie. O! Right Mac Torso. Jej! Możemy wymienić. Znaczy naprawić. No. Genialnie. Czyli coś się porusza do przodu. Wreszcie. A z Marauderem? Jak wygląda sprawa? Jakaś syrka doszła? Nunia? Nie wiem. Kokpit? Główka? No. No tak, może aktuatory doszły, ale Nuni potrzebujemy jeszcze, żeby on miał jakąś. O, Mac Right Arm, Hand Actuator. Jezu, powiedzcie mi, że coś nie, no nie tu. Kurwa. Right Mac Arm, Left Mac Arm. Oh shit. A, ktoś już nad tym pracuje, dobra. Aha. Aha. Nóg nie ma. Damn it. Na przychodziło. Piątek. Sobota. Zamontował rękę. Wow. Na lokuście, tak? To z Bogiem. Bo właśnie miałem pochwalić za to. Gdzie to jest? Right leg. Left head, whatever. Lewa głowa, to by było ciekawe. O! Mamy nogę! Jest! Musimy wydłużyć czas, bo oczywiście... no tak. Life support głowy nie ma nadal. To jest do Maraudera. A, widzisz. Place LRM. Standard armor, bo ma już rynce. To Lambada Gomez, oczywiście. Zawsze... chętny do współpracy. O, dobra, już jeden aktuator poszedł. Ten, co przyszedł. Nie ma. Wymieniony. No dobra, no jakoś tam... LRM-y. Zamontujesz? Pięknie. Oh yeah. Będzie stał w garażu, będzie czekał, aż zrobimy lancę lekką. Albo go sprzedamy. Wpis, żeby go nie było. Hand actuator, foot actuator. AC2, amo przyszło. Jej, kto to miał? Tutaj. Blackjack, uzupełnione, dziękuję. I... spójrzmy teraz. Head, nope. Right leg, left leg. A może to do tego? Nie. Do tego? Chyba, że to są jakieś z tych, które ja robiłem po prostu, zamawiałem całą masę, bo tak, zamawiałem ich od groma, żeby było na zasadzie, jak nam coś zepsują, to żeby nie srać żarem potem, nie? O, LRM-ów brakuje, dlaczego? Jeszcze jeden. O, snap. Okej. Okay. Dziwne. Okej, okay. Kafi, co ty robisz w ogóle? Czy ty wymieniasz nogę temu? Tak. Dlaczego ci tak źle idzie, kobieto? O, poniedziałek. Czy mamy... O, widzicie? Wylosowała się misja. Dla jakiej lancy? Dla... Defender Lance Breakthrough. Poniedziałek. Defender, czyli Shield Lance. Lanca Shield. O, snap. Hunchback. Laser Carrier. Rifleman. LRM Carrier. Warrior Attack. Pegasus Scout. Hover Tank. Peregrine Attack. VTOL. Czyli cała masa tych pierdół. Super. I to będzie kiedy? Nigga when?
Masz dostałe 50% w enemy forces. Fair enough. Niestety nie możemy przerzucić, ponieważ dowódczyni lancy nie ma chyba taktyki albo czegoś w ten deseń. Szkoda. Shield lance, ok. Heals, dusk down, clear cone, player start center. No, hunchback, lamerskie skill, laser carrier. To jest jakiś z tych LRM carrier i tak dalej. To są jakieś hover tanki pewnie, albo jakieś małe pojazdy. Więc zero problema, nie ma problemu, ok, Gites jest. I Peregrine Attack Vehicle, god damn, wreszcie Chopper. Ja nie wiem, czy po prostu bot się przez przypadek nie zesra, bo one tak lubią. Ale teraz widzieliście, po prostu w poniedziałek kolejnego dnia tamten przemija. A, i tutaj mamy 28, czyli kolejnego dnia. No, czyli wtorek. God damn it. Dobra, a ja nie wiem, czy exp się dolicza, więc będę to chyba musiał robić automatycznie, chwileczkę. A więc tak, według tego, co piszę w zasadach, lanca treningowa, a mamy dwie, command lance i... Chociaż zaraz, czy ona może być jeszcze command? To znaczy, czy command może być treningowa? Regularnie już nie. Czyli ta dziewoja nic nie zyskuje, ale to jest taka zasada. Training lance. Potrzebuje oficera ze skillem weterana i dodaje jeden expa dla każdego zielonego pilota w zespole. Więc za tydzień chyba, tak mi się wydaje. Ale tylko zielonego. Po prostu jak już jest regular, to nic się nie dzieje. Więc zobaczmy, tak, kto jest, w ogóle to była lanca Striker. Striker Lance. Ten private jest regular, no come on. No więc nic nie zyskaliśmy, dobra, będę musiał je oddelegować, te lance, bo są w ten sposób trochę bezużyteczne. Command Lance'a na przyszły tydzień będzie... W sumie możemy je wszystkie na defend ustawić. Nie ma żadnego wyznacznika, kto i jak. Shield Lance, tam jest jeden kretyn, który nie umie strzelać. Jeszcze jest zielony, jeśli mi pamięć nie myli. Tak. Mike Suji. Brawo. Ile mu potrzeba? 10 gunnery i 5 na nowy ten. Fajnie. Czyli shield od przyszłego tygodnia. Wiadomo, co będzie robić. Więc tak, możemy jeszcze przyspieszyć o jeden dzień, a ja się z wami widzę wkrótce, kiedy będziemy się starali tutaj, prawda, ja tutaj będę naprawiał te mechy sobie, spokojnie. Czekaj. O, jest! Spider, wreszcie. Aktuator przyszedł, zamontowany. Brawo. Wiesz, go w ogóle nie potrzebuję, ale wolę, jeżeli już jest to pomontowane, bo jeżeli krytyk nie wejdzie, nawet w aktuator, to pójdzie gdzieś dalej i może wejść na przykład, nie wiem, w dupkę czy coś. Don't look at me, I'm not judging anyone. Ok, więc ponieważ to jest we wtorek się dzieje, to przesuwamy się we wtorek. One mech arm, fusion engine has arrived, upper leg. O, LRM-y przyszły, yay! Griffin. Proszę bardzo. Nad lokustem będziemy siedzieć, dziadować. Przyjdą do skurczybyka części. Oczywiście. Nad tym dziadem.
Proszę, ręka przynajmniej jest. Wspaniale. Dobra. No dobra, możemy przydzielić do wykonania zadania kogo? Mieliśmy Shield Lance. Super. O, to już automatycznie ich zahaczyło. Ekstra, fajnie. No, więc to tyle w tym odcinku. Trochę przydługawy może, ale dużo żeśmy zrobili i pokazałem wam, jak to wszystko fajnie działa. Mamy 4 już skora, więc jesteśmy na dobrej drodze do wygrania. 8 milionów na koncie, mnóstwo rzeczy, która przychodzi. Niedługo przyleci Marauder, części do drugiego Maraudera. Mam nadzieję, że go naprawimy i będzie lansa Marauderów. No nie, bo to by było głupie, ale komu damy tego Maraudera? Oczywiście ja myślałem nad panią Moirą Lee, ponieważ ona jest specjalistką w laserach i ma snajpera, więc z IRPPC będzie kosić jak pojebana. Natomiast jej Thunderbolta damy Wendy, zaś Windykatora temu klocowi, żeby się po prostu nie czuł jakiś odseparowany od świata czy coś. No dobra. Pięknie. Więc Stingera sobie włożysz. Będzie fajnie. Ok, więc tutaj się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Fajnie było i to jest mega mek. Więc do zobaczenia wkrótce. Yo.